Hej, hej, już jestem. Witam ponownie. Zgarnę kielikę i lecimy, moi drodzy. Oglądamy, co tu się dzieje. Lecimy. Lecimy, panie drogi. Nie morduj, chodź. Zostaw tych biednych ludzi. Co? Jak ci nie Staniusz, lecz gdy skopię ten zar, to się odechce Stanisława. Stanisław. Widzicie, kolega. Lecimy. Lecimy z tym chłopcem. Przejść. Z bramy. Piekieł. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Tak, widać, jesteśmy już w pełni wyposażeni, posileni. Tak, pancerz sprawny, naoliwiony. Musiałem naoliwić parę śrub. Jak zwykle kombinuję z tymi przejściami. Chciałem zrobić dodatkowe przejście takie dla osób na życie. Każda impreza masowa, na której byłem, ma problem z osobami poruszającymi się inaczej niż standardowy człowiek. Dokładnie. Dla mnie to jest upośledzenie organizatorów. Wszelkim organizatorom mówię, ogarnijcie się. Byłem kiedyś na koncercie Linkin Park i słuchajcie, dostaliśmy miejsca siedzące bez krzeseł. To był ostatni koncert Linkin Park w Polsce. Jakaś wielka masakra. Opowiem wam kiedyś o nim. To, co tam działo, było jedną wielką żenadą, jeśli chodzi o organizacyjne sprawy. Pozdrawiam organizatorów ostatniego koncertu. A, idzie nasz wybawca. Wybawca zła. Tak, dobra. Jakby zło nie istniało, nie wiedziałbym, czym jest dobrą. Spoko. Słuchajcie, pora obejrzeć to, co tu się dzieje. Pora zaprezentować. Myślimy o tych ładnych pań. Może tak wam pokażę. O, tu ładnie panie dbają o nasze zawodnienie. No powiem wam szczerze, ładny panie. Tak, ogólnie tak jak mówiłem, gry planszowe mają to do siebie, że lubię pojawiać takie imprezy, bardzo sobie cenię. Tutaj można zakupić całą masę takich gierek, bardzo, bardzo fajne. G3 Poland tutaj się ma, to jest wszystko bardzo fajne. Powiem wam, zastanawiam się nad niektórymi tymi gadżetami. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o planszówki, to jak wam pokazywałem, tutaj też można znaleźć coś dla takiego manualnych gier. Nie tylko komputery rządzą, ale także inne takie, które tutaj mamy. Mówiąc tak, prędkość. To przewaga sabatu nad tym jest taka, że na sabacie macie możliwość wybrania sobie dowolnej gry z dostępnych. Natomiast tutaj są na sztywno gry pokazane tylko takie, które, no jakby to powiedzieć, które oni do wam dadzą. Więc ogólnie takie gry tylko są dostępne. Co tu jeszcze jest? Ogólnie powiem wam, tutaj ogólnie jest ta scena, na której się mało nie zabiłem. Podziękować za ciebie, te czarnych mocy. Bardzo tak jak pokazywałem wam, bardziej mi się podoba symulator samochodu, gdzie mamy symulator zachowania, ale także możemy zasiąść tutaj do super, hiper samochodu wyścigowego. Więc ogólnie powiem wam wypas. Wypas ogromny, można naprawdę tutaj bardzo fajnie spędzić czas, zasiąść do auta i zobaczyć, jak to wygląda się z takim mega luksusem. Tutaj mamy stanowisko Hero, oczywiście, jak wam pokazywałem, fajne są słuchawki i to są właśnie te słuchawki. Naprawdę sprzęt się genialnie prezentuje, zaraz poprosimy panią, żeby nam coś więcej o tym powiedziała. Słuchawki mieć na streama, powiem wam, chyba mu jakoś zawinę czy coś. Nie wiem, jak to z Kilikiem, dogadamy się, może... I co jest najlepsze? Kilik w ogóle nie chciał brać udziału w cosplayu.
w ogóle nie chciał brać udziału, ale sami widzicie. Niżej czy wyżej? Ciężko stwierdzić, dobra, lecimy dalej. Tutaj jeszcze mamy Owlegę na razie. Tak, ogólnie zauważyłem, że tutaj nie ma gier. No i ogólnie na poczekaj, poczekajcie skutkę. To samo Krzysiek, chciał kupić coś. Jeszcze raz pozdrów sejsy dla wszystkich, to skarży. Zakładaliście głosy. No właśnie. Na głos. Tutaj mamy rozgrywki jakieś mniejsze. Małe Karol i Kacpra N. To są jest Karol i Kacpra N. Broni teraz Julian cały czas. Po to, żeby być kontrą jak Polacy. Trzeba. Za czasów Lowenhakera. A my teraz nie trafia i zobaczmy Mateusz. Rocket League tutaj teraz. Z tego co wiem, nagrodę do wygrania wysokości kilku tysięcy. Ale też warto. Pomarańczowej. Dokładnie pokładę je. Ale nic nie wydarzy. 39 sekund do końca. Ja nie rzucam pojedynczy. Na kolejce spotkania. Ja z tym bez bok 3. Ta wygrana naprawdę jeszcze nie daje awansu. Kurytowia chyba wszyscy widzimy, dokąd to zmierza. Więc pozytyw. Ale tak, zapomniałem, że nie tą ręką. Dobra, my idziemy dalej oglądać stanie w skarbu. Co tu się dzieje? Krzysiu! Ogólnie tutaj coś mocno rozdają. Chyba chleb. A widzicie? Mocno rozdają. Oczywiście. Rządzi, a tutaj mamy Apexa. Przepraszam, już daję miejsce panu. Apex chyba bardzo tak. Co to za sobą chodzi? Sorry. CSA, drobne mikromistrzostwa. To są pytania, posłuchaj, jak się da. Ale też na czym go wygrać, jest dobrze. Co? Ja ogólnie się zamieniam, kiedy jest mi z moim, ale to co? Idziemy dalej. Zobaczymy co dalej, co pokazuje. Chcę, żeby wymienić za posłuchko. Wiecie co, jednak z tym konkursem jedna rzecz mnie zboli, że przegrałem z kocykiem. Ten tani kocyk, naszyte na nie były dwa oczu i kocyk wygrał któreś miejsce. To było najlepsze z tym wszystkim. Czy będzie jakiś filmik? Będzie zapis z live'u. Raczej nie szykuję żadnego filmika, gdyż to jest naprawdę praca ciężka, więc staram się tutaj pokazywać co tutaj. Może nagram, może nie wiem. Do końca jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu na ten filmik. Bardziej chcę ten stream zrobić z wami jak najdłużej, więc dzisiaj dobre kilka godzin, jeszcze tutaj ze 2 godziny na pewno ten stream będzie, potrwa. Coś pogramy, coś porobimy, ale filmik nie wiem. To jest w końcu na twoje babkę wróżyło. Jak mi się zachce, to zrobię. Aha, tak a propos, minęliśmy. Tam były stanowiska Tekkenu, zaraz pokażę, bo tak ominąłem niechcący. Tutaj Tekken, z tego co wiem, jutro będą mistrzostwa w Tekkenie. Tak, czasem pokazałem mistrzostwa w Tekkenie. Okej. Spoko. I tutaj nagroda w mistrzostwach ma 7 tysięcy. Okej. Tutaj mamy jeszcze inną grę, to jest Fighting Games Challenge. Tylko nie wiem, czy to jest Tekken, czy to jest coś innego. Ciężko mi stwierdzić. Ja się na tych grach gwiazdyckich nie znam. Czy zapisane na mistrzostwo? Nie, w Tekkena to wiecie, że jest droga. Ale może się odważę, nie wiem. Ciężko stwierdzić, czy ja się nadaję do gier bijatyk.
Tak, jeżeli się nie mylę, tutaj widziałem jakieś chłodzenie ciekłym. A co? O co chodzi z tym chłodzeniem tutaj? No ja właśnie do końca nie wiem, o co chodzi z tym chłodzeniem. Minecrafta, tak. Gdzie tutaj macie Minecrafta? Dajcie spokój. Okej, ciekłe azotkowanie, bo pani chyba ręki nie pozwala ciekłego azotu. O co chodzi z tym chłodzeniem tutaj? Tu wiem, akurat się bawimy. Po prostu pokazujemy ludziom, jak wygląda suchy lód, jak do czego można go użyć. Normalnie, jak podkręcamy komputery, to masz ten suchy lód, a tutaj generalnie budujemy najmocniejszy komputer. Będzie warto około 50 tysięcy i będzie do wygrania. Niektóre podzespoły w ogóle są specjalnie tworzone dla nas. Okej. Na przykład też jest. A, bo ja tak zacząłem i taka pana leciała mówić o kuku azotu, ale nie, rękę by pani nie wyrzała do ciekawego azotu. Zacząłem się zastanawiać. Tlenek węgla zamrożony do minus 78 stopni. Proszę nie zdać rękę. Sekundkę. Tylko trzeba sobie żonglować. No faktycznie, powiem wam, nieźle. A tutaj składamy komputer na czas. 5 minut, jak najwięcej podzespołów za każde złożenie Grześka. Więc jak będziesz miał przerwę, to zapraszam. Nie mam problemu, choć będzie mi ciężko z tą ręką, ale może... Dodatkowe punkty. Dodatkowe punkty za rękę. Dobra, dzięki. Tak, podkręcam kompa, to później mu ciepły lód na górze. Nie, to jest bardziej efekt. Sądzę, że to bardziej pod efekt chodziło. Tutaj, przepraszam, że wracam z trzęsie, ale jestem obwiązany kablami, czasami pociągnę. Tutaj mamy jakieś takie gierki pseudo. Stare, bardzo, ale bardzo jare. Bardzo uwielbiam te stare tematy. Pamiętam chyba moje pierwsze gry właśnie telewizyjne. To było mistrzostwo, gdzie mogłem właśnie siąść. Chyba tak dwa telewizory wykończyłem. Pamiętam, ojciec mój był wściekły z tego powodu, że dwa telewizory wykończyłem. Tu mamy Rage'a. Rage w tym momencie jest mniej oblegany, ale i tak jak byłem rano, to pierwsze co, wszystkie stanowiska były zajęte. Musiał go nie robić trochę głośno, bo tutaj są już mistrzostwa LOL'a. Tak, i tutaj dalej, to stanowiska. Tutaj mamy ogólnie cały czas rozdawanie nagród. To są takie, wiecie, kto chce się, jakieś tam różne akcje, jakieś to, co chce się jest, ile hitów, ile killi, coś tam. Czyli wszystko taka pamięciówka. Więc przejdziemy teraz do rozdania nagród za Fortnite'a. I o godzinie 14 jeszcze Fortnite, tak. Tutaj mamy Fortnite, uwaga, Fortnite'a. Ale widzicie sami, że stanowiska w tym momencie, w danym roku Fortnite był ogromną sceną. W tym roku jest taki... widać, że gra trochę nie halo. Tutaj mamy kolejne stanowisko. Nie wiem, jaki jest był fenomen Fortnite'a. Nie wiem, co w tym Fortnite'cie było fajnego. Ja ogólnie strzelanki nie gram i nie jestem w stanie to docenić. Ale jeżeli wy jesteście, to z chęcią mi dajcie znać. Tak, Farming Simulation w tamtym roku, pamiętacie, Farming Simulation prezentował się rewelacyjnie, bo mieli własny ciągnik i wiązki z ścianem. W tym roku Farming Simulation wygląda bardzo ubogo. Stwierdzam, że organizatorzy troszkę chyba zaoszczędzili w tym roku. Nie mówię o game'ie, tylko o danych tańcach, bo każde stanowisko jest niezależnie, działa. To mamy Total War Three Kingdoms. Na razie oblegania nie ma, ale tak jak mówiłem, o poranku było wiele więcej. Zwłaszcza, że teraz zaczynam się mistrzostwa w różnych rzeczach, więc na pewno tutaj jest sporo osób. Tutaj mamy Benza, Crash Bandicoot, wyścigi, Nitro Fuel. Chodziłbym zagrać zwykłego Crash Bandicoota. Tu mamy CS Faction. O widzicie, teraz się pojawiają cosplayerzy, którzy tak naprawdę teraz powinni wziąć udział. No cóż, nie wzięli, trudno, slota. Choć stwierdzam, że te stroje są fajne.
Włochatą. CS oczywiście. Lisek został uzbrojony. Tak. Lisek się uzbroił. Fortnite. Ale nie tylko się Fortnite'a. Dlatego się jeszcze nie zabiłem. Aha, jeszcze żyje. Tak. Rainbow Six Siege. Też tutaj się macie. Mocno walczą. Tutaj mamy też Rainbow Six. Tutaj znowu mamy asasyna. I teraz pora na grupy Kaliber, czyli impreza League of Legends. To są największe stanowiska na tym tutaj wydarzeniu. Jak widzicie, jest to ogromne. Bardzo dużo ludzi. Bardzo. Tutaj przechodzi dalej. Natomiast kolejnym zawodnikiem do gry jest... Tak, co mistrzostwa? Jeżeli ktoś chce grać. Nie wiem jak to słuchacie, ale dla mnie to jest bardzo głośno osobiście. Nie wiem ile wy z tego słyszycie. O, światło, tam, ty gracz to jest zło. Panie, zgadzam się, światło poprzegrają. Tak, niektórzy jednak się uczą dopiero jak Fortnite grać, czyli oglądają YouTube'a. Dobre. I słuchajcie, wchodzimy w strefę retro. Strefa retro, zaraz wam pokażę, o co chodzi. A najpierw idziemy tu. Mamy Good Game League. CSGO oczywiście rządzi. Tutaj. Nie wiem prawie gdzie oni tu są, ale... A, tam, okej. Jakaś kobietka blazła. A zróbmy to samo, czemu nie? Pokażemy się. Czemu nie? Takie stroje, że naprawdę akurat no i prawidłowo i to trzeba, bo to chodzi o dobrą zabawę, a nie o takie zajemne faktycznie rozwaliwa. Nie, jeszcze kobietom nie zależy, nie muszę się pokazywać. Nie, ja mogę, o, mam pomysł, to nie wiem, że będzie dobre. Dobrze jesteście. Aha, właśnie mówiłeś tylko... Co to powiem?
mocą ściągnął mnie. A ja nawet przegrałem z koszykiem. Miałem mniej punktów niż koszyk. Waszym wyborem głosów. Wy głosowali. Ja dałem 10. A okazuje się, wszyscy dali mi 10 i ja też nie przebiłem się nawet do pierwszej 10. Staniu Games. Tak, muszę chyba listówki zacząć rozdawać. A to wkurzacie, wkurzacie najbardziej. Dobra, pewnie będziecie nie widzieć, jak byście coś chcieli. Dobra, lecimy dalej. Tak, a słuchajcie, to jest chyba najlepsza gra wszech czasów. Niektórzy ją po prostu uwielbiają, doceniają. Kto to pamięta? Cześć! Ja w tym kierunku. Cześć! Które miejsce było? Żadne. To wszystko widzę rozwalonego cosplayu. Tak, rozwalonego. Najbardziej mnie rozwalił ten kocyk, jak to nazywam. Widziałaś ten kostium? To było najlepsze. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Cały stream. Dobra, lecimy dalej. Jak pamiętacie, Hiroshi, trójka, podstawa giery. Ta gra zawsze musi być. Oczywiście, bez tej gry nie byłoby dzieciństwa dla niektórych. A teraz idziemy, słuchajcie, na strefę retro, czyli gry telewizyjne, słuchajcie. Macie stare właśnie tutaj rozgrywki, patrzcie. Na tym się większość z mojego pokolenia wychowała. To są gry, które warto zagrać, zanim się siąść do normalnego komputera. Bez tych gier bym nie miał dzieciństwa. Żartuję oczywiście. O! To jest gra najlepsza. Super Contra. Nigdy nie przyszedłem. Rambo rządzi. Ogólnie dla tych, co chcą wiedzieć, kiedy zgarną słuchawki, lokalizator do kluczy i sprężone powietrze. Tak, stare gry retro. To jest to. Stare maszyny, stare klawiatury, pady. To jest ciekawe. O, walki z uczkami. Street Fight. Matko, ale teraz nie widzę, jak te telewizory faktycznie klatkowały. Ja nie mogę świeżanie podejmować. O, powiem wam, że tego jeszcze dawno temu używałem. Nie jestem wprawdzie tak stary, ale używałem. To jeżeli chodzi o tą strefę, strefa retro, tak naprawdę jeszcze pójdziemy w troszkę te poziomy. Wbrew pozorom, Sabat bardziej był oblegany w tamtym roku, Sabat bardziej był naładowany atrakcjami w tamtym roku niż tutaj. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w Sabat lecą wszyscy na Sabat mega, mega fantastykę. Bo i książki, i komiksy, i wydarzenia. I naprawdę na Sabacie stwierdzam, że jest tego mega, mega, mega więcej. Natomiast tutaj... No nie chcę użyć dziwnych słów, ale nie do końca jestem zachwycony tymi stanowiskami. Zwłaszcza, że widzę, że dane niektóre stanowiska... Okej, jeśli chodzi o samochody Driving Academy, stanęły na wysokości poziomu. Producenci sprzętu stanęli na wysokości zadania. Natomiast producenci gier, no szczerze nie. Nie wiem, jestem jakoś tak Zaraz będzie chyba koncert Sariusa. Nie wiem, którą godzinę mamy. 14, czyli w sumie jeszcze godzina. Więc na pewno jeszcze troszkę.
Ja się tu trochę pokręcę, popatrzę. Bardzo podobają mi się wbrew pozorom stanowiska. Tutaj z Red Bulla. Opowiem wam kreatywność kogoś. Była potężna. A tutaj mamy koncert Just Dance. Postwierdzam, że miejscówkę mają słabą, bo ledwie co widać na tym billboardzie. To będzie śpiewane coś? Zastanawiam się tak naprawdę, ile jest tu ludzi w tym momencie, ile jest osób obecnych i jak bardzo jest oblegane, bo obstawiam, że na sabacie jest więcej. Ale nie mogę ujmąć. Ile klepam ramię, o Jezu. Powiem wam potem, po tym ile nam Macho tego bras przygotował, to ramię długo się klepało. Chyba tydzień. Bo to jest dwuczłonowe, to mamy tutaj rękę, jeszcze mamy armory, górną część. No i jeszcze nie wspominacie o kapeluszu. Jest długo było klepane, dużo brasu poszło na to. No jest ogólnie tyle. Nie ma to jakichś ogromnie dużych stanowisk, ale zawsze coś się dzieje, zawsze coś tu jest. Zawsze coś tutaj, jednak jak na Kielce, na taką mieścinę, taką, nie chcę używać słowa zapadła dziura, ale zapadła dziura, to pewnie można powiedzieć, że jednak to tutaj jest, ale jednak tutaj Game On staje na wysokości poziomu, że jednak coś tu idzie. Ja osobiście tego miasta jakoś nie preferuję, ale skoro już żyję tutaj, to muszę przetrzymać i takie odskocznie wyjść na Game On czy na Sabat jednak dają mi tą rozrywkę z przebywania tutaj. Gdyby nie to, to byłoby smutne życie. To jak? Muszę się odegrać za te upadki. Jakie upadki? No te upadki, mocy twoje. Ciemna mocy. To trzeba będzie znaleźć jakieś... O, tu jest wolne, tylko nie wiem, chyba jest wyłączone. Nie, nie ma nic. Nie ma, trzeba będzie jakieś miejsce znaleźć. Zmierzymy się z klikiem. Do mnie jeszcze aż tylko suchy lub. Tam. Więc ogólnie fajnie. O, kupanga. Zapisujesz się na Tekena? Nie. Może znowu coś wygrasz. Ja nawet nie wiem, jak się bije dobrze. No to potrenujesz teraz. Ty wiesz, że podobno każdy, z którym rozmawiam, dał mi dziesiątkę. Ja się wtedy paliłem, ale... Tylko z jakiegoś powodu się nie załapałem. Ale wszyscy mi dawali dziesiątki. No to jest trochę nie Teges. To moje 8 staków? Ale to nie ty klepałeś, tylko Macio klepał. Ty trzymasz szukę? Hejo, hejo. No nie. Użyj mocy, a nie. Co? Gdyby mnie to zmyślałem, to jest to, co nie. O nie. Już lepiej. Ja stwierdzam, że to... O, jest wolne. Że to masz już pół tyle staków, nie te. Dobra, pozwolicie sobie kapelusz odłożę. Tylko tak, trzeba by teraz, żebyście wiedzieli, jak mi idzie. Dajcie mi sekundę. Nie wiem, czy to jest jakiekolwiek możliwy sposób. Spróbujemy. Mam nadzieję, że widzicie cokolwiek. Nie, będziecie widzieć. Zastanawiam się, z kim to zagrać. Zmierzymy się z tym panem. O, trochę jak ja. O, jeszcze chwilkę i coś wybierzemy.
Spróbujemy się zmierzyć z Kilikiem. Dobra, jakiegoś Devil Jin. A niech będzie Devil Jin. Ale nawet nie spojrzałem, co masz. To samo? Nie, chyba że będzie. Okej. Mam aniołka. Ja nawet co radzę. Ale dobra, wróć. Hejo, wygrana. Chcecie? Mam pytanie, mogę z przodu zagrać? Pewnie, poczekajcie, skąd? A powiem wam nawet, nie kupię. KO. Dobrze jest. A skowany teraz będzie. Nie krzycz mi do ucha, bo głuchnę. Bo ja tu w międzyczasie jeszcze streamuję. Czekaj, ja to mam. Cały czas streamuję. Nie ruszaj teraz. Za chwilę ci to dam. Nie, no. Czym ty walczysz takim ścierwem? Oj, cichaj. Okej, przegrane tym razem. Okej. Przegraliśmy. Oddaję to w ręce Tolmaja. Sprzęt. Was. Jeszcze jeden rewanż. Teraz mogę sterować. Ja rządzę rewanż. No, weź. Ty się zabezpieczył. Ja, oczywiście. Skrywane. No i tak przegrasz, więc po co grasz? Tym razem przegrałem. Zapominam o tym. Dobra, teraz zostałem Bęcki i powiedzcie mi, czy Kilik się nadaje do gry w mistrzostwach Tekena. W tym momencie dostaję Bęcki równe. To źle o tobie świadczy, bo ja wygrywałem. Ja wygrałem z kolegą. Ale dlatego, że miałem Tekena w wcześniejszym część. Ja nie gram w ogóle w takie gry. A ja lubię. Tylko nie mam. Ja grałem na PS1. PC i tak lepszy. 3-0. Jak widzicie, nie miałem żadnych szans. Dobra, Kilek, zamienisz się? Więc teraz tak, wyjść? Nie, gdzie idziesz? Jeszcze no, tam po raz. Grasz tu z nami teraz? Chodź, przytrzymasz mi. Stolmaja się zmierzy. Rozwalić stanie. Trzymaj.
prowadzący, więc weź sobie zmianę. Z
opcji. Tym razem nie muszę. Widzisz, że szybkość jest istotna. Masz rację. Nie, zdaniu rządzisz. Przekonisz nie ma problemu. Weź to, załóż i w tym graj. A nie. Się zapiszę na mistrzostwa w Tekenie. Muszę znaleźć ulicę. Dobra. Dobra, dajcie. Brawa i ja sobie się wiążę. Czekajcie, zobaczymy jak to ogólnie wygląda w tym. Pasuje? Nie. Postać dobra. Ale dobra, lecimy. Ogarniemy co dalej. Asasyn ja? Nie. Jeszcze Wiedźmina. Nie umiesz! Wiedźmina by może zagrał, ale Asasyna? Nie. Tam jest stanowisko z nowym Mortal Kombatem jeszcze. Mortal Kombat? O, Mortal Kombat, bo się zmierzyłem w Mortal Kombat. Czemu nie? Test your might. Test your might. Czemu się czy... Tutaj? Wiecie co? Spytałem się organizatorów, czy to jest to? Spytamy się, czemu nie? Można się spróbować. Druga, piąta, zobaczymy. To są nagrody zdjęcia i będziemy otwierać. Okej, okay, dobrze. Będziemy koło 16:00, 16:30. Okej, okay, dobra, dzięki. No, w sumie można by się zmienić, czemu nie? Czemu nie? Po tej walce będą zapisy o 16:00, 16:30 będą kolejne, jakbyście byli zainteresowani. Tak, torem jest załamany, że jego postać jednak nie jest taka dobra. Więc jak chcecie, to możemy się zmierzyć na mistrzostwach, no, na turnieju. Jakieś nagrody? W sumie zawsze coś by wpadło do kieszeni, czemu nie? Co, Mortal Kombat? Zmierzymy się? To sobie poczekamy. No, u mnie jest tego trochę. Co? Bo ja ci każę czekać. A, to pochodzimy. Spamujemy JD! Jeszcze dla osób nie ma! Jak coś to? Pozdrawiam mamę! Jak się nazywa kanał? Spam JD! Co? O, dużo nie rykam, sorry. Tak, tutaj jest znowu Fortnite. I tak swoją drogą, obejrzyj jakie mają w tym roku gadżety. Oczywiście Gra o Tron. Oczywiście. Nie wiem, czy jadę czołgiem. Jednak z lepszych. Padom. Jest Wiedźmin. A są najlepsze chyba. Oczywiście. Ale magia Pokemonów. Zobaczmy co tu jeszcze proszą. Mamy tę torbę, tak? Okay. Jeszcze torbę, prawda? Tak. Okej, okay. O wiesz jak chodziło, dokładnie.
Kubeczki, zawieszki, różne bonusiki. Jest tego trochę. Widzicie, jest sporo, jest spory wybór. Właśnie cena się zmienia. Cena, ale jest, zmienia się w zależności od trendu. Może nie zmienia ten artybitu, co jest, coś się nie zmieniło, ale tak, nie ma już Pokémonów z Pokémon GO. Nie widzę tych głównych Pokémonów. Są te zwykłe Pokémony. Widzę retro Pokémony. No właśnie retro. Widzę ten, Hiroshi są. O, retro. Łowca kaczek. Właśnie, Firusy można zagrać. XCOM UFO Defense. To będziemy, słuchajcie, w przyszłości rozgrywać. Tylko chyba to jest druga część. Więc na pewno nie wiem, czy Fortnite. Ale właśnie tak mówię, gdzieś tam gra otwarcie do cała. Fanko pod zaliz wyłączył. Widzicie, jest tego sporo. Mówił retro, tematyka retro wróciła. Stare zanet tu i retro. O, tutaj macie zwycięzców, kto wygrał. Myszki. Może byśmy się zapisali? Może bym spróbował się i dostanę łomot, to przynajmniej będę wiedział. Dostałem łomot. Krzysiek! Kilik! Zapisujesz się? Ale zobaczymy, a się trafimy na siebie. Nie, na siebie, no i co stoi. To się spuszczy mantą. Chodź się zmierzymy. No ci szkodzi. Nie chcieli się zaprzeć do cosplayu i widzieć, jak zyskałeś. No i znowu cię pokonam i będziesz płakał. No i trudno, będę był. Tam do swoich sporów. Okej, no i trudno, będę wrócę do domu, wtulę się w poduszkę, będę beczał. Chodź. Jak to jest zasady? Nie mam zielone pojęcia, zaraz się dowiemy. Chodź. Tekken, mój drogi. Zapisujemy się w Tekkena, chodź. Nie umiem w to grać, ale w to patrz. Myszki, podkładki. Zmierzymy się. Okay, co było?
zobaczymy, czy ja w ogóle cokolwiek umiem grać. Jestem taki lamos, że lamos. Sądzę, że dłużej niż to 15 nie będziemy robić tego streama, bo jednak powiem wam, jest to mega wciążliwe trzymanie tego bałąga i gadu też siada, ale może zrobię dla was specjalny taki materiał w skrócie. Postaram się coś przygotować, mam sprzęt do nagrywania, więc może coś nagram, nie obiecuję oczywiście, ale może coś się uda przygotować. Powiecie, zapis zapisem, ale jednak w skrócie powiem materiał, który chciałaś przygotować, się postaram pokazać. Zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę po tym, co się dzieje. Pokażę wam fragment koncertu prawdopodobnie i zobaczymy. Nie obiecuję nic jeszcze, ale zobaczymy. Chciałem powiedzieć, w tym słoneczku siedzieć? Dobra, zapisuj na następny. Staniu Game. Staniu Game. Staniu Game. Game, tak? Jeszcze raz. Staniu Game, to jak Game. A, Game, dobra. 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 Następny. Grzeg. Czyli co? Zostałem zapisany oficjalnie. A że bateria mi siada, to też będę musiał podłączyć baterię, mały banka. Z live'a będziemy docelowo kończyć za chwilę. Zmierzę się, potrenuję się i dam wam znać, jak przetrwałem. Tak, bo widzę, bateria właśnie zdycha, trzeba power banka podpiąć. Jutro oczywiście o 12 też streama robimy. Też będziemy tutaj pokazywać, co się nie chciało. Będzie. Czy jeden tylko? Czy niestety nasz biedny Giernek nam nie dopisze? Zdajesz się. Okazało się, że problem się płaci. W takim razie, moi drodzy, kończymy na dziś. Widzimy się jutro o godzinie 12. Ewentualnie jeszcze będę wam pisał. No dobra, to coś jeszcze? Jak coś, moi drodzy, to do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Fajnie, że byliście. To.